czułaś to samo, co ja? To było dość... Niesamowite? Tak. Idziemy? Idziemy. Wydaje mi się, czy między nimi coś zaiskrzyło? Wydaje ci się. Skąd taki pomysł? Teraz Violetcie podoba się Leon? Nie rozumiem. Masz minę, jakbyś... Spójrz tam. Co? Zupełnie jakbyś była obrażona. Przeszkadza ci, że Leon był twoim chłopakiem i już nie jest? Nie, ale przeszkadza mi to, że rozmawia ze mną ktoś tak nic nieznaczący jak ty. Nie wiem, co planuje zrobić Violetta, ale mnie urządza wszystko, co skrzywdzi Tomasa. Jasne. Powodzenia. Lucy. Nie mów do mnie, Lucy! Co jest? Nie! Co nie? Nie! Bo ja jestem tak strasznie zdenerwowana tymi zaręczynami, że wiesz, czego mi najbardziej potrzeba? Czasu. Jeśli potrzebujesz czasu, to przełożymy. Nie. Nawet tak nie mów. Nie o to chodzi. To byłby dla mnie tylko dodatkowy stres. Tak naprawdę to potrzebuję, żeby Matthias zamieszkał z nami na parę dni i pomógł mi w przygotowaniach. O to chodzi. On nie musi pracować? Jak to? A tam, gdzie pracuje Matthias, może wziąć urodzinowy prezent. Może wziąć coś na uspokojenie. Nie. Aha, może wziąć herbatę. Weźmie urlop na głowę. Co? Może wziąć sobie... Urlop? Chcesz powiedzieć, że może wziąć urlop? Właśnie, dokładnie tak. Jak na to wpadłeś? Wszystko dobrze? Jestem zdenerwowana. Dobrze, Matthias może przyjechać. Jeśli chcesz, żeby tu był, to w porządku.